Ciekawa wystawa w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Lokalny pejzaż kontrkultury. Peace, Love and PRL. Ekspozycję można oglądać w Arsenale. To, co widzimy wokół, no fenomenalna kolekcja. Ja to mówię osobiście, bo to, co zobaczyłem, naprawdę jest niesamowite. No, ale Bitnicy, rok 68, zacznijmy od tego. To jest ten duch, który tworzy tę wystawę. Tak, Bitnicy to są tacy prekursorzy tej rewolucji kulturalnej. Później byli hipisi, właściwie przekształcili się Bitnicy w hipisów i w San Francisco wszystko się zaczęło. Mniej więcej w połowie lat 60., chociaż jest taka symboliczna data, styczeń 67 rok, kiedy w parku Golden Park w San Francisco młodzież spotkała się na Wielkim Wiecu, gdzie ogłosiła nową erę miłości. No właśnie, nowa era miłości. W Polsce ona kilka lat później oznaczała pocztówki dźwiękowe, na przykład z lepszego świata, które przychodziły. Także ta wolność, ta nowa era tutaj u nas wyglądała troszeczkę inaczej. Tak, były inne warunki kulturowe, polityczne, ale bunt był, że tak powiem, z korzenia ten sam, to znaczy przeciwstawienie się schematowi, tradycji, no i takiej ponurej rzeczywistości tej perelowskiej, która jednak, mówiąc językiem młodzieżowym, dołowała ludzi młodych, którzy szukali alternatywnego świata i chcieli, żeby ta rzeczywistość była inna, kolorowa. No właśnie, ten alternatywny świat to przede wszystkim świat muzyki u nas w kraju. No to widać po okładkach płyt, które są kolorowe, zupełnie inne niż ta rzeczywistość, o której pan mówił, taka szara. Ale to był też, można powiedzieć, taki rodzaj wentylu bezpieczeństwa dla systemu. Tak, aczkolwiek muszę powiedzieć, że te płyty, które tutaj widzimy, zachodnie zwłaszcza, one do nas jednak docierały nieoficjalną drogą. W ogóle ten przekaz idei, tej rewolty kulturowej, idei hipisów, one do nas docierały głównie poprzez muzykę, poprzez okładki płyt, które były i kolorowe, które miały dodatki, plakaty, komentarze. Ludzie bardzo często, tłumacząc te teksty, uczyli się języka angielskiego, no i wchłaniali tę ideę rewolty kulturowej Zachodu. Oazą wolności były też podróże. Jeżdżono chętnie i na różne sposoby. Cała historia to także PKP. Ta historia zresztą trwa do dziś. PKP pisze ją złotymi zgłoskami. Wars, miejsce kultowe dla wielu podróżnych. Można było wypić nawet białą lokomotywę, jak to pisał Stachura. Tak jest. No, trzeba powiedzieć, że w tamtych czasach motoryzacja to nie jest to, co dzisiaj, prawda? Jednak samochód w rodzinie to była rzadkość. I ludzie rzeczywiście przede wszystkim podróżowali koleją bądź autobusami. I tak samo młodzież z tej kolei korzystała. Myślę, że było więcej jednak tych pociągów niż dzisiaj. Były one strasznie przepełnione, brudne. Też się spóźniały. We'll be right back.
Część wystawy poświęcono zlotom hipisowskim w Polsce. Długie włosy, brody, szerokie dzwony na nogach. Kiedy pojawili się pierwsi hipisi w Polsce? No można powiedzieć, że bardzo szybko, czyli właściwie już w drugiej połowie lat 60., rok 67, 68, już można było spotkać w polskich miastach polskich hipisów. Bardzo szybko docierały do nas właśnie echa tej rewolty hipisowskiej z zachodu, ale też była to taka reakcja zupełnie niezależna młodych ludzi, którzy faktycznie chcieli żyć inaczej. Wystawę można oglądać w Muzeum Etnograficznym do końca października.